Czy ten Samsung pływał w piwie? Muszę go przetrzeć. Już lepiej. W ogóle ta obudowa jest podatna na zabrudzenia, odciski palców. Mało to eleganckie. Ale okej. Dajmy Galaxy SSL szansę. Klawiatura wirtualna to nie fizyczne QWERTY. Ale program Swipe ułatwia wprowadzanie tekstu. Nieźle rozpoznaje słowa, gdy pomylimy się co do jakiejś litery. Nawet gdy piszę w dużym pośpiechu, aplikacja potrafi domyśleć się, o co mi chodzi. Smartfon bez możliwości przeglądania dokumentów dla mnie nie istnieje. Z Galaxy SSCL otrzymujemy aplikację Think Free Office, pozwalającą nie tylko na czytanie, ale i prostą edycję plików pakietu Office. Do istniejącego dokumentu możemy coś dopisać, dodać zdjęcie czy zmienić wielkość czcionu. Multitouch zręcznie dostosuje tekst do ekranu. Istnieje opcja tworzenia nowych dokumentów. W mojej pracy wygodny kalendarz jest bardzo ważny. Ten w Galaxy SSCL jest czytelny. Kilka widoków, jakie oferuje, pozwala mi na łatwe zorientowanie się w tym, co mnie czeka. Widget na ekranie głównym mógłby jednak prezentować widok na więcej niż tylko najbliższe wydarzenie. Dołożono za to całkiem przydatny widget notatek zintegrowany z terminarzem. Same notatki możemy wzbogacić o zdjęcia. Spodobał mi się kalkulator. Korzysta się z niego prawie tak wygodnie jak z tego, który dostaję na pierwszą komunię. Babcia zawsze wiedziała, co chce robić w życiu. Samsung nie zapomniał też o dyktafonie i menedżerze plików. Klient poczty prosty, ale sprawny i przyjazny. W przypadku popularnych domen wpisujemy nasz adres, hasło i po chwili mamy dostęp do skrzynki e-mail. Konfiguracja na przykład kont służbowych może wymagać ręcznego wpisywania ustawień. Aplikacja obsługuje konta POP3, IMAP i Microsoft Exchange Active Sync. I na koniec rzut oka na widgety. Producent na szczęście dostrzegł, że nie wszystkim zależy tylko na głośnym odtwarzaczu MP3 i flashu w aparacie. I dodał całkiem przydatne okienka z podglądem newsów, akcji, jest nawet zegar zintegrowany z widokiem kursów giełdowych. Oczywiście, jeśli przesadzimy z widgetami, płynność działania się obniży. Coś za coś, jak w biznesie. Podsumowując, jak na multimedialny smartfon, Galaxy SSCL sprawdzi się nieźle jako pomocnik w pracy.